Jak w każdą środę, stałym elementem tego wydania Kuriera Opolskiego jest tak zwane prasowanie, czyli autorski przegląd prasy Zbigniewa Górniaka, który jest już obecny ze mną w studiu. Witam serdecznie, Zbigniewie. Dzień dobry Państwu. Co przykuło Twoją uwagę i czym chciałbyś się podzielić z naszymi widzami? Chciałbym się podzielić tym, co czytam już od 2 tygodni, bazując na podwójnych numerach tygodników opinii. Właściwie tylko Gazeta Polska w tym tygodniu wyłamała się z tego wydawania podwójnego i wydała osobny swój numer. Wczoraj zaraz do niej wrócę, ale chciałbym nawiązać przede wszystkim do polityki, choć będzie bez polityki, bo to Państwu już będzie, jak obiecałem, detoks od polityki. Ale najnowsza polityka zamieszcza okładkę z tytułem Komu zabierze pracę sztuczna inteligencja? I okładka też została stworzona przez algorytm, przez sztuczną inteligencję. Ona tak trochę przypomina to słynne śniadanie na trawie. Moneta czy maneta, zawsze mi się... Maneta, Edwarda Maneta, bo monet to jest klot. Śniadanie na trawie, takie trochę przerobione, brakuje tylko nagich pań, może sztuczna inteligencja nie ma jeszcze takiego bajeru, żeby je dobrze rozbierać. W każdym razie, komu zabierze tę pracę ta sztuczna inteligencja? Proszę Państwa, jednym z pierwszych do eliminacji, jak pisze Edwin Bendyk w bardzo dobrym i bardzo, pod bardzo dobrym tytułem Inteligencja pracująca, nawiązującym klasowo do pewnej formacji PRL-owskiej inteligencja pracująca. Jednym z pierwszych do eliminacji są pracownicy różnego typu telefonicznych centrów obsługi klienta wieści, którzy dzwonią, oferując nam różne pożyczki na wnuczka albo pompy ciepła. Już od kilku lat są zastępowani przez automatyczne chatboty. Teraz wraz z radykalną poprawą jakości rozwiązań technicznych ten proces przyspieszy. Los telemarketerów jest godny współczucia, ale listę najbardziej zagrożonych z zawodów stworzono, bo nad tymi telemarkerami nikt się za bardzo nie rozczula, oni nas raczej drażnią i cieszymy się, że znikną, chociaż z taką sztuczną inteligencją nie będzie sobie można pożartować. Bo ja czasami żartuję z tymi markerami, telemarkerami mówiącymi na przykład, że nie skorzystam z ich oferty, bo właśnie toczy się moja rozprawa sądowa, idę na 5 lat do więzienia i przestają dzwonić. Ja im pracy nie zazdroszczę, myślę, że nie jest zbyt komfortowa. W pierwszej 20 zaraz po telemarketerach wskazują nauczycieli angielskiego i literatury, ty chyba uczysz polskiego. Nie, ja jestem logopedą. Oraz historii, prawa, filozofii, socjologii, politologii. Wskazują też na ewentualną nieprzydatność w przyszłości doradców psychologicznych. Nie mają litości dla aktuariuszy, analityków budżetowych, pracowników działów zamówień, matematyków, epidemiologów, mediatorów, specjalistów od spraw pracowniczych. Jeśli rozciągnąć listę do setki, widmo eliminacji nie ominie też tłumaczy, psychiatrów, ekonomistów i dziennikarzy. Czyli sporo grup zawodowych może czuć zagrożenie. Wskazano, to jest ciekawe, generalną tendencję. Im lepiej płatny zawód, proszę Państwa, tym większe zagrożenie przynajmniej częściowym zastąpieniem go przez sztuczną inteligencję. I na pociechę specjaliści wskazują też zawody w tej chwili jeszcze najbezpieczniejsze. To między innymi operator sprzętu rolnego, pomywacz, wulkanizator, murarz, rzeźnik i hydraulik. Mniej więcej te wszystkie profesje, które ujawniły się w trakcie pandemii jako niezbędne, czyli takie, których nie można nie tylko zautomatyzować, lecz także świadczyć zdalnie. Rzeźnik. I tu by było ciekawe nawiązanie do tego, co dziś Gazeta Polska opisuje, a więc do największej bitwy naszych czasów, która nas czeka, ale nie bitwy politycznej, nie bitwy militarnej, lecz bitwy high-techu z hodowlą, bitwy o sztuczne mięso. Jak pisze Jacek Liziniewicz, Światowa Organizacja Zdrowia wraz ze swoją odpowiedniczką zajmującą się żywnością wydały pierwszy raport na temat sztucznego mięsa wytwarzanego metodą komórkową. Reakcje na dokument są skrajnie różne. Przeciwnicy nowatorskiej metody wnieśli larum, bo w raporcie wymieniono choroby od alergii do nowotworu, a zwolennicy przekonują, że większość zastrzeżeń alarmistów została oceniona jako mało prawdopodobne. To jednak tylko zapowiedź tego, co czeka nas w najbliższych latach. Będzie to starcie dwóch największych biznesów w historii, właśnie high-techu i hodowli.
A wiesz, jak powstaje sztuczne mięso? Bo ja nie wiedziałem. Nie mam pojęcia, ale musimy zmierzać do końca. Także to ja tylko już powiem Państwu. Podsumowując, pobiera się od zwierzęcia próbkę wielkości nasionka sezamu. Następnie te komórki są karmione bogatą w tlen mieszanką nutrientów, takich jak aminokwasy, glukoza, witaminy i sole nieorganiczne oraz suplementowane proteinami. I z tego powstaje hamburger mielony, konsystencji mielonego, taki kawałek pseudo mięsa. Na razie jest to strasznie drogie, kosztuje 250 tysięcy euro. Jestem ciekawa, jak smakuje, szczerze mówiąc, taki wytwór. Zbigniewie, musimy pożyjemy, kończyć. Pożyjemy, zobaczymy, posmakujemy. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy przegląd prasy. Kolejny w poniedziałek. Już z nowymi gazetami.